Ponad 200 tysięcy Polaków otrzymało już dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19, a pierwszą dawkę ponad 976 tysięcy osób. W transport pacjentów, którzy mają ograniczoną mobilność, na szczepienia zaangażowane jest ponad 12 tysięcy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo ważnym aspektem realizacji Narodowego Programu Szczepień jest współpraca z samorządami oraz Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, mówi szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk. Bez tego zaangażowania tysięcy osób dobrej woli, tysięcy strażaków, druhów i druhen i wsparcia ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizacja tego programu byłaby niemożliwa. Strażacy pomagają między innymi w dowozie osób starszych do punktów szczepień. To wsparcie polega na dwóch elementach zasadniczych. To jest akcja informacyjna, czyli dotarcie do najdalszych zakątków naszego kraju z informacją o szczepieniach, a także akcja dowożenia osób, które nie są w stanie same sobie poradzić z dotarciem do punktu szczepień. Jak dodaje Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w transport pacjentów na szczepienia zaangażowane jest ponad 12 tysięcy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do wczoraj dowieźliśmy na miejsce 872 osoby, głównie osoby starsze, które na pewno miałyby ogromny kłopot, żeby dotrzeć na czas na szczepienie. Myślę, że dzisiaj przekroczymy liczbę 1000 osób. Zaznacza nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Do tej pory ponad 200 tysięcy Polaków otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19, a pierwszą dawkę ponad 976 tysięcy osób. Szczepienia grupy 0 zakończą się prawdopodobnie w lutym. W przyszłym tygodniu spodziewana jest pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca. W Polsce ta szczepionka będzie wykorzystywana dla osób między 18 a 60 rokiem życia. W konsekwencji również Rada zarekomendowała, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, to znaczy nauczycieli. Preparat AstraZeneca to trzecia szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona do obrotu.